Koko! Ciuchcia stycznie! Oraz Wilson! Oho! Perfekto! Więc my będziemy razem, Hugo! To świetnie! I to już wszystkie pary na dzisiejsze mistrzostwa tandemów z Berka! Powodzenia, ciuchcie, przyda wam się! Wilson i Koko zawsze wygrywają! Tak, bo jesteśmy najlepszym tandemem na świecie! Koko i Wilson na trening sztormowy! No nie! Ale a co się będzie z zawodami? Uff, to jednak mamy jakieś szanse! Brunek, pierwsza zasada zawodów tandemów, musimy współpracować. Ojej, myślałem, że jedziesz za mną. Nie, ty jedziesz za mną. Dobra, jeszcze raz. To niechcący. Ale my musimy jeszcze ćwiczyć na dzisiejsze zawody. No cóż, jeżeli zaliczycie pomyślnie kilka etapów, wypuszczę was wcześniej. Perfekto! Dzięki! Symulatorze, huragan. Na poziomie szóstym, proszę. Przyjęłam. Zajrzę tu do was trochę później. Można by przeskoczyć kilka poziomów, żeby zyskać na czasie. Doskonały pomysł! W symulatorze, huragan, poziom 20. Przyjęłam. Obniż go, słyszałeś? Obniż go, Wilson, obniż poziom! Podnieść poziom? Nie ma sprawy! W symulatorze, daj nam 30! Poziom 30! O nie! Pomyłka! Stój! Zatrzymuję! Koko? Ja mówiłam obniż poziom, a nie podnieść! Nic cię nie było słychać! Łącznica, zwrotnica, raz, dwa, trzy. Drezyna, szyna, szukasz ty. Perfekto. Zawsze pada na mnie. Nie martw się, Brunek. A ty znowu wygrasz, zawsze wygrywasz. Raz i dwa i ciuchciu. No to ruszajmy w drogę. Cztery. Naprzód. Ha? Zmień tor. Ojej. Naprzód. Do tyłu. Zmień tor. Zmień tor. O! Naprzód, zmień tor. Cześć! Witaj! Co robi Hugo? O, to taka gra nawigacyjna. O, jak się w to gra? O, świetnie! Cicho, bo mnie rozpraszacie. Przepraszam. Więc tak, pokonujesz kolejne etapy, spełniając polecenia i zdobywasz punkty. Jeśli się pomylisz, zaczynasz od nowa. Gratulacje! Hurra! Etap zakończony. Ale super! Woohoo! O, dobra robota. Widziałeś? Jestem na pierwszym miejscu. O, doskonale, Hugo. Na pewno z tobą wygram. Akurat. Założysz się? 28, 29, 30. Uważajcie, szukam. Dobrze, wykonuj starannie polecenia i nie zapominaj, Koko, to tylko gra. No przecież. Więc uważaj, co się dzieje dookoła i przestrzegaj zasad ruchu. Tak, tak, oczywiście. Poziom pierwszy. Zrób pętlę po torze najszybciej, jak się da. Jestem o wiele szybsza od ciebie. To nic wielkiego. Tak? Zobaczymy. Twój rekord zaraz legnie w gruzach. Czas minął. Masz jeszcze dwie szanse. Ale ja nawet nie zaczęłam. Edziu, trzeba naprawić wyłącznik na zielonej linii. Tak, już tam jadę, Wiolu. Pobiję rekord Huga. To nic trudnego. Jeśli chodzi o gry, Koko nie ma sobie równych. O, no gdzie oni są? Ale tam nic nie ma. Ja też tam nic nie widzę. Właśnie, tylko same liście. Wytężcie wzrok. Nic! Żadnych zwierząt! O, jaszczurka! Ojej! Skąd ona się tam wzięła? Siedziała na liściu przez cały czas. Ty jej nie widziałeś, bo była zakamuflowana. O raju! Co to znaczy? Kamuflaż? Jaszczurka jest zielona, więc wśród liści i trawy staje się niemal niewidoczna. To spryciara! Na dzisiejszej lekcji, ciuchciaki, będziecie się uczyć sztuki kamuflażu. Naprawdę? A po co? Żebyście się mogli bezpiecznie zbliżyć do dzikich zwierząt podczas treningu w parku safari. Ciuchciastycznie! Super! Perfekto! Będę najlepiej zakamuflowaną ciuchcią na świecie! Siatka wcale mnie nie zasłania. Zasłoni, gdy w nią powtykasz liście. Perfekto! Liście?
sięgnąć. Nie martw się, pomogę ci, a potem ty mnie. Ciuchcia stycznie. Dzięki, Brunek. O, tutaj na pewno są liście. Wystarczy, że się nimi obsypię i wtopię się w tło jak jaszczurka. Co tam u ciebie, Wacusiu? Och, nadal mnie widać. Ej, to z daleka. Co dziś porabiasz? Staram się wtopić w tło, żeby móc podejść bliżej do zwierząt w parku. Mnie nigdy nie był potrzebny kamuflaż. Zwierzęta zawsze mi ufały. O, Rety! Gru, 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 gru! Do zobaczenia, Wilson! Gru! Kto tu jest? No my, a kto inny? Ośpiesz się, zaraz zacznie się trening. Na świst pary, gadające żywopłoty. O, co za patelnia. Dziś na moim dachu możesz usmażyć jajecznicę. Tak, naprawdę zrobiło się gorąco. Pamiętam takie lato, kiedy słońce nagrzało wodę w wieży wodnej tak mocno, że aż się zagotowała. W powietrze buchały kłęby pary jak z komina. Coś ty! O tak, widać je było z bardzo daleka. Liczę na waszą obecność wieczorem na pokazie. Ja będę na pewno. Występuję dzisiaj w prezentacji najgorętszego wagonu sezonu. Super, powodzenia! Będę ci kibicował. Co za klasa. O, wow. Mój występ będzie jak nic gwoździem pokazu. Może pokażą tę nową lokomotywę 330. Tylko się nie spóźnij, jeśli chcesz mieć dobre miejsce. O, zaraz tam pojadę. Hugo! A? Skocz proszę do magazynów po części. To pilne. Dobra, już się robi. Co za pech, ale ciesz się, że nie wysłał cię do Trąbkowa. Ciekawe, kto będzie atrakcją wieczoru. Może ten wagon samowyładowczy. Wszystko robi sam. Albo piękny, nowoczesny wagon pasażerski. Albo na przykład wagon tak ciężki, że tylko silna lokomotywa da mu radę. Taka jak ja. No jasne. Dobrze, Kaju. To naprawdę ekscytujące. Jeszcze nigdy nie byłam modelką. Cóż, chętnie udzielę ci paru rad. Hektor, nareszcie się pokazałeś. Znów się spóźniłeś na trening, a my tu działamy od rana. Ja nie muszę trenować. Mam wrodzony talent. A gdzie jest reżyser? Och, to było super, Kaju. Olgo, cudownie, skarbie. Ty jesteś reżyserem? Tak, a ty? W tej chwili bierz się do roboty. Zwłaszcza ta dojrzała. Wilson, do czego ci te dynie? Frostini robi lody dyniowe na dzisiejszy kiermasz dyni. Super, hiper! Pomożemy ci. Dzięki, ale Frostini ma tylko jednego asystenta. Dynia jest w smaku doskonała. Dalej, Buczek, zbieramy się. Ale dokąd? Dla Frostiniego, może on coś dla nas znajdzie. O, ta jest ogromna. Nutka i Buczek do pomocy! Zwłaszcza ta dojrzała. Świetna robota, Wilson! A teraz prosto do wytwórni lodów! Dynia jest w smaku doskonała, zwłaszcza ta dojrzała. Wilson, dostawca doskonały! A wy co tu robicie? Nutka i Buczek są moimi nowymi pomocnikami. Co? A możemy popatrzeć, jak robisz lody? Frostini jest strasznie zajęty. Oczywiście, że... Tak. Hurra! Jak to? Ucierać. Miąższ z owoców miesza się ze śmietanką i delikatnie uciera, aż będzie leciutki niczym puch. Masę rozlewa się do pudełek. Start! Napełnić. Zamknąć. A co dzieje się dalej? Pierwszy asystent Frostiniego zabiera lody do miasteczka. O, Wilson. Widzę, że zapomniałeś o najważniejszym etapie produkcji. Ruszajcie za mną. Tylko i wyłącznie lody spełniające najwyższe kryteria wielkiego Frostiniego zasługują na stempel, który potwierdza ich jakość. Za
Czekajcie! Coś wam powiem. Pani burmistrz prosiła, żebym ja ją dzisiaj woził. Ale ty masz szczęście. Chyba naprawdę cię polubiła. Tak. No to ja pędzę. Koła na tory! Ojej, czy on nie powinien wziąć wagonu? Założę się, że zapomniał. Co na to powie pani burmistrz? Ach, ten Wilson. Czekaj, można mu go podrzucić. O, doskonały pomysł, braciszku. Do wagonowni, szybko. Co naprzód. Pani burmistrz. Jak się masz? Będę dziś panią woził. Proszę wsiadać. O, niech to wagon! Gotowy! Nigdy się nie dowie. Dzięki, odwdzięczę się. O, zaczekajcie chwilę. Chciałam wam tylko powiedzieć, że zachowaliście się wobec Wilsona jak prawdziwi przyjaciele. Dzięki, Wiolu. Naprawdę jestem z was dumna. Dlatego postanowiłam wam przyznać złote koło. Złote koło! Super, hiper! Spójrzcie proszę na tablicę. Moje gratulacje, Nutko i Buczku. Hurra! Na świst pary jest wam potrzebne jeszcze jedno. Jak to? Do czego? Żeby dostać premię od Violi. Jaką premię? To wielka niespodzianka. Ha! Uwielbiam niespodzianki. Każdy je lubi. To kwestia czasu. Uda wam się. Na razie. Chcę moje złote koło już teraz. Chodź, Buczek, zaraz zobaczymy, co da się zrobić. Super ciuchcia! As podniebnych akrobacji! Pętle i korkociągi! Niezwykłe przygody! Co sobie reżyser życzy? Plan jest taki, że w nowym filmie wystąpisz jako najzwyczajniejsza ciuchcia. Ja zwyczajną ciuchcią? Interesujące. To może być rola, za którą ci przyznają nagrodę filmową. Nagroda filmowa. Super. Powiesz, kto się spodziewa, że super ciuchcia będzie się zachowywać jak zwyczajna ciuchcia? To ogromne wyzwanie aktorskie. A więc muszę się przygotować. Pobyć trochę ze zwyczajnymi ciuchciami. Powodzenia! To wszystko jak na razie. Reszta dostanę później. Dzięki, Pip. Już wiem, co będę robił do wieczora. Chcę, żeby mnie traktowano jak każdą inną ciuchcię. Ale przecież wszyscy w stacyjkowie wiedzą, kim jesteś. Musiałbyś wystąpić incognito. Tak, dobre przebranie. Doskonały pomysł. Przydałby mi się ktoś do pomocy. Masz kogoś pod ręką? Zaraz zobaczę, co da się zrobić. Byłbym wdzięczny. Dobre przebranie. Niech pomyślę. O nie, wszystko, tylko nie różowy. Nie jest źle, ale nie. To nie to. Kim jesteś, ciuchciaku? O, ależ to ja, najzwyklejsza ciuchcia na świecie. Raju, czy ja dobrze widzę? Myślę, że tak. Na świst pary, to super ciuchcia we własnej osobie. Uwaga, uwaga, ciuchcie! Dzisiaj mamy specjalnego gościa z... bardzo daleka. Nazywa się... Zwyczajna ciuchcia. Ojej, to super ciuchcia! Rety! Przesuń trochę w lewo. Nie, daj tu do mnie. Tak jest, świetnie. Kamera gotowa? Tak. Cisza na planie! Przepraszam. Ja chyba miałem panią podwieźć. Daj mi jeszcze chwilę. Chcę tylko dokończyć rozmowę z naszym super ciuchcią. Dobra, to ja zaczekam. Uwaga! Akcja! Pani burmistrz, witam serdecznie. To była jedna z ekscytujących akrobacji, które zobaczy pani w moim nowym filmie. O, a jaki tytuł nosi ten film? Wysokie loty z super ciuchci! Och, wspaniale! Ale powiedz nam proszę króciutko, o co chodzi w wysokich lotach? O to, by zawsze robić użytek z tego, co się ma, bo wtedy
Możliwości są nieograniczone. Dziękuję, super Ciuchcio. I cięcie.